kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na wyprzedaż kuferkową. Wiem, że lubicie te filmiki u mnie oglądać, więc serdecznie Was zapraszam dzisiaj. Będę miała kilka produktów takich droższych do sprzedania, takich oddzielnie. I będę miała jeszcze kilka produktów tańszych, z których zrobiłam po prostu jedną paczkę. Wszystko będziecie miały pod spodem w opisie, wszelkie ceny i tak dalej. Jeśli chodzi o kontakt, jeżeli coś tam będzie Wam się podobało, będziecie chciały odkupić, to zapraszam Was do kontaktowania się na mojego maila. Mail będziecie miały podany pod spodem, pod filmikiem. Tak samo koszty wysyłki i tak dalej. Wysyłka ogólnie kosztuje około 12 zł. Coś takiego, około 12 zł. No dajmy na to 12 zł za wysyłkę. Pocztą Polską bądź, jeżeli chcecie na przykład na paczkomat. Jest możliwość też odebrania osobiście tych kosmetyków w Warszawie. Więc to wszystko zależy od Was, więc kontaktujcie się na maila. Tutaj komentarze będą zablokowane pod tym filmikiem, więc tutaj pod filmikiem nic mi nie piszcie po prostu. Tak samo nie kontaktujcie się raczej na Facebooka, bo ja czasami codziennie odpalam Facebooka, a czasami mam tak, że w ogóle tego Facebooka nie odpalam, więc najlepiej, a pocztę odpalam zawsze. Codziennie sprawdzam, kilka razy sprawdzam pocztę, więc na pocztę się, znaczy na maila się kontaktujcie. Więc tak, jeśli chodzi o tą wyprzedaż, wszystkie kosmetyki są praktycznie nówka sztuka. Czasami niektóre są więcej używane, czasami niektóre mniej, natomiast wszystko będę Wam podawać. Przybyło mi ostatnio naprawdę sporo nowych kosmetyków, więc zrobiłam przegląd swojej kosmetyczki, swojej toaletki i wybrałam te produkty, które mi się po prostu dublują, których nie używam i już nie będę raczej używała. Więc mam nadzieję, że może któreś z Was się one przydadzą, bo tak leżą, leżą, po prostu ich nie używam. Więc dobrze, zaczynamy. Jeśli chodzi o te droższe kosmetyki, to najpierw może Wam pokażę podkłady. Mam tutaj 4 podkłady bodajże, ale zacznę od podkładu z Armaniego. Do wszystkich kosmetyków oczywiście mam opakowania tekturowe, czyli te normalne takie. Także pokazuję Wam tylko buteleczki. To jest Luminous Silk Foundation w kolorze numer 4. Ten podkład odsprzedaję, ponieważ on dla bardzo suchej skóry się moim zdaniem nie nadaje. Raczej dla mieszanej, nawet dla lekko takiej tłustawej. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Wiem, że ja robiłam recenzję tego produktu i pod filmikiem dużo osób mi dziwiło się, dlaczego mi się nie sprawdza ten podkład, bo jest on Waszym po prostu ulubieńcem. Także no mi się nie sprawdza, ja go chcę odsprzedać. Jeśli chodzi o użycie, to kilka razy dosłownie go użyłam, 2-3 razy, może góra 4, to zużycie jest no, śladowe po prostu w tym podkładzie. Także to jest pierwsza rzecz. Kolejna to jest podkład Estée Lauder, ten najnowszy Double Wear Nude. Jeśli któraś z Was ma ochotę go przetestować, to śmiało. Tutaj jest, tak wygląda. Tak samo jak w przypadku tamtego, użyty 2-3 razy góra 4, ale to tak naprawdę ja używam niewiele tych podkładów, wiecie, za jednym zamachem, także zużycie tutaj jest też śladowe w tym podkładzie. Kolejny podkład, który zużycie jest dotąd, mniej więcej, o tak, czyli nie wiem, 1/10, załóżmy jest użyta. To jest podkład z Narsa. Drugi z kolei kolor, czyli Mont Blanc. To jest Sheer Glow oczywiście. Mam do niego, jak widzicie, pompkę. Mam również zakręcane tą zakrętkę, więc tak samo zakrętką Wam prześlę ten podkład i z pompeczką i z opakowaniem tekturowym. Także to jest Mont Blanc Light 2. Ostatni podkład to jest podkład, którego kiedyś bardzo lubiłam, ale ostatnio mam tych podkładów naprawdę ciut. Więc jego po prostu nie używam. To jest bardzo dobry podkład, który ma średnie krycie, który rozświetla, nawilża skórę. Jest naprawdę świetny ten podkład, ale go nie używam po prostu. To jest Pupa i to jest No Transfer Foundation kolor 01, z tym, że ten kolor jest dla takich, można powiedzieć, lekko średniej karnacji, nie dla bardzo bladych osób. Tamte kolorki są naprawdę bardzo jasne, natomiast ten jest troszeczkę już ciemniejszy. To jest Fundotina Antriciacja, bo to po włosku, i tak jak mówię, Pupa. Użycie, nie wiem czy ja go raz, czy może z 2 razy go użyłam, naprawdę zużycie jest minimalne. Kolejną rzeczą mam tutaj rozświetlacz, tu już podkładów nie ma więcej, to jest rozświetlacz z Becky, ten w płynie jak widzicie, opakowanie jest niby takie mleczne, ale ja przez nie widzę. Teraz on stał, leżał tak w ten sposób, więc troszeczkę inaczej to wygląda, natomiast on mi stał jakiś czas w szafeczce i wiem, że zużycie jest mniej więcej dotąd.
Czyli tyle tego produktu jeszcze zostało, minimum tyle. Ja zawsze zaokrąglam Wam w Waszą stronę, czyli zaokrąglam do góry, żebyście nie były zawiedzione, żebyście były wręcz zadowolone z tego wszystkiego, więc tego podkładu jest to przynajmniej 3/4 w butelce, znaczy podkładu tego rozświetlacza jest 3/4 w buteleczce i to jest najjaśniejszy odcień, czyli Moonstone. Jego jest tutaj normalnie 50 ml. Pompeczka, wiadomo. Nie używam go kompletnie, więc też idzie. Kolejny rozświetlacz tutaj mam, ten rozświetlacz marka Jacobsa. W kolorze chyba na jednym jedynym, bo tam chyba więcej kolorów nie ma, to jest 700 Spotlight Glow Stick. To jest produkt, nazywa się Glow Stick. Zużycie, nie wiem czy to widzicie, ale no, praktycznie nie ma tego zużycia w ogóle. Ja też po niego bardzo rzadko się jest, on też bardzo wydajny, więc naprawdę na bardzo długo Wam starczy ten produkt. Pokażę Wam, ile go jest w opakowaniu. Tyle. Jest on bardzo fajny, to jest beżyk z lekkim, takim jasnym, białym złotem, można powiedzieć. Tylko, że też kompletnie tego nie używam. Mam tych rozświetlaczy też troszeczkę bardziej, wolę jakieś takie w kamieniu rozświetlacze niż w sticku, więc też go odsprzedaję. Kolejne będą, może dwa pudry Wam pokażę. Puder z Becky, którego bardzo lubię, natomiast on do takiej naprawdę jasnej skóry się nie nadaje, ponieważ ten puder jest, nie jest transparentny do końca. On ma, wiecie co, to jest kolor taki brzoskwiniowy, który przepięknie ożywia skórę i zawiera takie naprawdę tyci, mikroskopijne drobineczki złote, które odbijają światło. Ja jestem chłodnym typem urody przede wszystkim i mi taki odcień pudru nawet nie bardzo pasuje. Jeżeli to byłby bez tego złotego poblasku puder, to bym była bardzo zadowolona i na pewno bym go używała. Natomiast on ma ten złoty poblask w sobie i jest, no, nie jest taki transparentny do końca. Widać go po prostu, znaczy może nie widać produktu, tylko on tak jakby ociepla tą skórę. Także dla osób o karnacji ciutka może ciemniejsza ode mnie, bądź po prostu bardzo ciepłej, ten produkt by się sprawdził. Ja go, nie wiem ile tutaj zużycia, ciężko określić, opakowanie ogólnie nigdy nie było takie wypchane do końca tym produktem, więc nie wiem, może zużyłam 10%, może mniej nawet niż 10% całego opakowania. Praktycznie całe opakowanie, naprawdę. I tutaj mam drugi puder i to jest puder w kompakcie, zobaczcie, z Sensai. To jest Sensai Silky Highlighting Powder. Też jest fajny ten produkt, natomiast znowu, on ma odcień lekko taki złotawy. On bardzo ładnie rozjaśnia skórę. On jest rozświetlającym pudrem i takim naprawdę mega, mega zmielonym. On jest... Mogę go dotknąć? Już go dotykałam, także wiecie. Spójrzcie. On ma formułę bardzo delikatną. Bardzo jest zbliżony do pudru z Narsa, tego mojego ulubionego Crystal. Natomiast jest właśnie w złotym odcieniu. On ma delikatnie złoty odcień. I też przepięknie rozświetla i rozjaśnia skórę. Także ja mam tych pudrów też bardzo dużo i gdybym nie miała pudru z Kat Von D, tego Locket, to bym prawdopodobnie się tego pudru nie pozbyła, bo ja go bardzo często używałam. Natomiast tamten pobija wszystkie pudry i uwielbiam go i dlatego nie mam problemu, żeby się z tym pożegnać po prostu. Jeśli chodzi o zużycie, to jest użycie, nie wiem, 3%. Po prostu ten ślad, który, znaczy to wytłuczenie, które było na tym pudrze, jest płaskie. I tyle. Kolejna będzie baza i to jest baza z firmy Barbery. Ta ciemna. Ja teraz przez przynajmniej, nie wiem, do późnej wiosny na pewno po nią nie sięgnę, także nie ma powodu, żeby ona leżała, może któryś z Was się ona przyda. To jest baza ta Golden, bo są dwie, jedna jest jasna, druga jest ciemna, to jest właśnie ta ciemna. Ona też nie jest jakaś mega, mega ciemna, ona daje taki fajny, brzoskwiniowy poblask na skórze i też ładnie wygląda na twarzy, ja ją bardzo lubiłam w lato. Jak widzicie, przez całe lato zużyłam jej dotąd. Także, no, 3/4 opakowania można powiedzieć, że zostało. Więc Barbery. I ostatni produkt, taki pojedynczy, droższy, to jest pomadka. Pomadka Kat Von D z tej serii matowej, takiej naprawdę mega, mega matowa ta pomadka jest. I ona jest w kolorze Noble. Zużycie, wiecie co? Ona też do końca tutaj nie była, ten wkład nie był tak do końca dotąd. Nie wiem, ile mniej więcej zużyłam, ale dajmy na to 5-10%, coś takiego. Tak wygląda. Ona jest po prostu zbyt matowa do moich ust.
no jest zbyt matowa i tutaj nic więcej, żadnej innej negatywnej opinii na jej temat nie mam, bo świetnie się trzyma. Ładnie pachnie waniliowo, bardzo ładnie pachnie. Ogólnie kolor jest przepiękny, ale jest zbyt matowa, więc jeżeli lubicie takie naprawdę mega, mega matowe pomadki, to serdecznie polecam. Spójrzcie, jakie opakowanie jest piękne. Kupiłam ją, nawet jeszcze Wam jej nie pokazywałam. Kupiłam ją, no to ile ja mogłam jej używać? Kilka razy, to zużycie jest 5%. Więc mamy pomadkę i mam tutaj ją w opakowaniu. I teraz dziewczyny mam, tak Wam szybko przelecę, kilka kosmetyków, no tutaj są i też droższe produkty, ale w jednej paczce po prostu, spójrzcie, tak wyglądają. I szybciutko Wam powiem, co i jak. Tutaj mam puder z Kiko, transparentny, użyty dosłownie kilka razy. Ja zużyłam całe celusieńkie opakowanie tego pudru. Natomiast no, mam tych pudrów trochę i mam z trochę droższych firm, więc wolę tamte używać, skoro je mam. Po tego naprawdę bardzo rzadko sięgałam, kilka razy go użyłam na samym początku i on leży. To jest puder bardzo fajny, bardzo delikatnie zmielony, transparentny, nie dający żadnego koloru, pięknie matujący skórę, wygładzający i niewidoczny na twarzy. Także z tych tańszych pudrów to ten jest genialny puder, naprawdę byście były z niego zadowolone. Następny jest podkład z Becky, to jest podkład ten ciemniejszy, czyli w kolorze light, czyli trzeci z kolei. Zużyłam go pół opakowania, po prostu to jest pół opakowania, tego nie widać teraz, ponieważ on jest wstrząśnięty, ale pół opakowania tutaj tego podkładu jest, nawet trochę więcej, ale wolę Wam zaniżyć, żebyście, czy podwyższyć, nie pamiętam dokładnie, żebyście były zadowolone po prostu. Kolejną rzeczą mam tutaj bazę z Yoko, użyta jeden raz dosłownie. Mam tutaj korektor z NYXa HD w kolorze, dziewczyny, CW02. On jest bardzo jasny, to jest korektor typowy pod oczy, natomiast innych korektorów używam. Jest dobry, jest na pewno dobry i jest bardzo jasny. I chyba najjaśniejszy ze wszystkich moich korektorów, to jest on. Więc i też kilka razy dosłownie użyty. Następny jest podkład, który użyłam też za dwa razy. To jest Gosh Foundation Drops w kolorze 004. Podkład, którego chyba najczęściej używałam, chociaż i tak bardzo rzadko, może tutaj zużycie 5% w tym podkładzie. To jest Eveline Lumi Pro Expert w kolorze, poczekajcie, 02 Soft Beige. Przepiękny, zresztą bardzo dobry podkład, bardzo fajny, bardzo porównywalny do na przykład Barber Fresh. Następnie w paczce znajduje się eyeliner, po którego sięgnęłam dosłownie 3 razy. Kreski po prostu na oczach nim robiłam, także... Eyeliner jest z Eveline Art Makeup w kolorze oczywiście czarnym. To jest liner w pisaczku. Mam tutaj bazę z AA Wings of Color, tą rozświetlającą, taką brzoskwiniową. Też bardzo fajna baza, ale już się powtarzam, tak jak mówiłam Wam wcześniej. Mam inne kosmetyki po prostu i nie sięgam po nią. Ona też bardzo dobrze nawilża skórę. Także to jest bardzo fajna baza i też kilka razy użyta, może około 10. No, tak troszeczkę więcej używam, ale tutaj przynajmniej 3/4 opakowania jest w tym produkcie. Podkład, który użyłam raz i tylko sprawdziłam po prostu, jak on się prezentuje, to jest podkład matujący, naprawdę matujący, z Bielendy Total Look Makeup Nude Matte w kolorze jasny beige 01, najjaśniejszy kolor. Mam tutaj, czekajcie, odłożę tak. Mam tutaj puder z Inglota z puderniczką, tylko że pudru jest tutaj w opakowaniu około połowy. To jest ten puder, który jest bardzo fajny, on jest rozświetlający na pewno, też wygładzający skórę, jest bardzo fajny, jako kiedyś bardzo, bardzo często używałam i zużyłam pół opakowania i tak leży ten produkt. Więc może któryś się z Was po prostu on przyda. On jest, to jest AMC, puder prasowany w kolorze 59, chyba jakoś tak. I ostatnim produktem jest to świetny podkład i się zastanawiałam, czy w tej paczce w ogóle go uwzględnić, czy go sprzedać, czy nie, bo jest naprawdę bardzo dobrym podkładem i świetnie kryje i długo się trzyma, naprawdę jest ekstra. Ale nie wiem, czy będę po niego sięgać, jak szczerze, no niestety. Jestem maniaczką kosmetyków, szczególnie podkładów i mam tych podkładów sporo. To jest Healthy Skin Harmony z Max Factora. Kolor to jest najjaśniejszy i to jest 40. Light Ivory i on ma SPF 20. Więc wszystkie te kosmetyki, które tutaj Wam teraz... A nie, jeszcze jeden został, patrzcie. Matka z Maca. W kolorze jest to w ogóle Retro Matte. Kolor to jest Runaway Heat.
i zużycie jest mniej więcej 15%, coś takiego. Ja ją też używałam. Ona będzie odkażona, także nie musicie się obawiać. To jest mat, naprawdę taki bardzo głęboki mat brzoskwiniowy. Przepięknie pachnie. Uwielbiam zapach tych pomadek, naprawdę przepięknie pachną. Więc to jest kolejny produkt właśnie w tej paczuszce. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że widzicie. Tyle, dziewczyny. Wszystko będziecie miały pod spodem, pod filmikiem, w opisie podane, wysyłkę, koszt tych produktów, ponieważ nie podawałam Wam cen. No wszystko będziecie miały tam uwzględnione, więc sobie zajrzyjcie. Zapraszam do kontaktu przez maila, tak jak powiedziałam już, wspominam kilka razy, ale no warto to wspomnieć, żebyście potem nie były złe, że Wam nie odpisałam. Jeśli chodzi o zagranicę, też mogę spokojnie za granicę wysłać tutaj, wszędzie gdzie chcecie po prostu, tylko już koszt wysyłki wtedy się troszeczkę zmieni. Więc zapraszam bardzo serdecznie i pozdrawiam Was gorąco. Buźka, pa!